Klaudia Szóstek, witam Państwa. Zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. Przed nami mroźna noc. Najniższe temperatury zanotujemy na wschodzie Polski. Tutaj do minus 9 stopni w Białymstoku i na Lubelszczyźnie. W pozostałych miastach minus 8 w Olsztynie, minus 5 w Gdańsku i minus 3 w Koszalinie. Noc bezchmurna i pogodna w centrum oraz na wschodnich krańcach Polski, z wyjątkiem Rzeszowa. Tutaj pojawią się opady śniegu. W zachodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie wysokie 1036 hektopaskali. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutrzejszy dzień przyniesie nam opady śniegu m.in. w Moskwie, w pozostałej części naszego kontynentu opady deszczu w Atenach i w Ankarze oraz pogodna i słoneczna aura na Półwyspie Iberyjskim, Wyspach Brytyjskich, w Rzymie, Zagrzebiu czy też w Bratysławie. W Moskwie na termometrach minus 12 stopni, w Skandynawii od 4 do 5, najcieplej w Lizbonie tutaj 16 stopni. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Środa mroźna na wschodnich krańcach Polski, tutaj od minus 3 do minus 5 stopni. Nieznacznie cieplej w Bydgoszczy, w Poznaniu minus 1 stopień, do 2 stopni powyżej zera w Koszalinie. W środę pogodna i słoneczna aura obejmie obszar południowo-wschodnich i wschodnich regionów naszego kraju. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie wciąż wysokie 1036 hektopaskali. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Czwartek z opadami deszczu ze śniegiem w centrum i opadami śniegu na południu i na wschodnich krańcach Polski. Na termometrach do 5 stopni na północnym zachodzie. Piątek przeważnie deszczowy, chociaż opady deszczu ze śniegiem pojawią się również na wschodnich krańcach Polski. Temperatury wyższe od 2 do 6 stopni. Sobota pogodna i słoneczna w centrum i na północnym zachodzie. Tutaj najcieplej do 3 stopni powyżej zera. 1 stopień na wschodnich krańcach Polski i opady deszczu ze śniegiem oraz opady śniegu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.